Dzisiaj będzie o kolorze żółtym. Jak widzicie, nastąpiło mocne zażółcenie w części uprawnej, na grządkach. Żółty kolor pojawił się tu dlatego, żeby wyregulować ilość mszyc na roślinach. Zwłaszcza na panu Bobie, który tutaj sobie zaczął rosnąć niedawno. Akurat w tej części, ale na innych roślinach też te mszyce, jak wiecie, lubią być, lubią nam trochę przeszkadzać. No i różnych tam patentów naturalnych jest na nie, ale tego jeszcze nie próbowałam, z ciekawości zostało to zastosowane, więc mój kochany poznajdował jakieś wszystko, co miało żółty kolor, a akurat tego żółtego gdzieś w przestrzeni sporo jest. Tam przy okazji jeszcze tak się przypadkowo worek trafił akurat od kompostu, taki mocno żółty, więc sobie leży po prostu. No i widzicie, jakieś tam plastikowe koreczki, nie koreczki, zakręteczki. Włóczkę akurat znalazłam mocno żółtą, więc też jest powiązana jako tasiemki. To ma spowodować przyciągnięcie tutaj biedronek. Biedronki natomiast zjadają mszyce, zwłaszcza larwy biedronek, jak zaczynają się rozwijać, to jakby pochłaniają w ilości masowej mszyce, więc jakby tu się powinno to wyregulować. Ale jest też mrówka. Mrówka z kolei odstrasza biedronki i jest jakby sprzyja bardziej mszycom, bo się żywi spadzią, którą mszyce zostawiają na roślinach. Także no taki myk, zobaczymy, bo mrówek trochę już jest tutaj na Bobie, więc to mi pokazuje, że mszyce też są, bo jeżeli mrówki chodzą wam po roślinach, nie wiem, czy akurat teraz coś znajdziemy, pewnie na złość, nie, ale gdzieś tam, gdzie niegdzie widziałam, że były. No i niestety to pokazuje nam, że mszyce już są, bo te mrówki już tam szukają i sobie po prostu wyjadają. Taka jeszcze jedna tutaj historia. A propos Bobu, który tutaj sobie właśnie wyrasta. Miałam wątpliwości, bo to jest, jak widzicie, taka grządka na odwal się totalnie. Tu były po prostu położone, lekko była ziemia przygotowana, ale leciutko. Na to były rzucone kartony. Na kartony jakieś liście, igliwie, ogólnie ściółka. Nie gruba warstwa, troszkę z rębki, której mi tam zostało niewiele też. I po prostu w tych kartonach próbowałam robić dziurki na wszystkie, bo tutaj próbowałam wsadzić coś, co ma większe nasionko, albo cebulki, dymki, jak tam dalej, sam zaraz wam pokażę, bądź czosnki. Takie rzeczy, takie rośliny, które można było zrobić dziurkę przez ten karton i wsadzić tam to nasionko. No i tak początkowo próbowałam zrobić, niestety to później się okazało, że te nasionka zaczęły kiełkować trochę pod tym kartonem, jak się zrobiło cieplej, ale nie bardzo mogły się przez taki grubszy karton przebić. Więc miałam tutaj takie połowiczne ściąganie tego kartonu, więc robota jak to zwykle u mnie razy 5, no ale w końcu jest, poradził sobie. A jak widzicie, przy cieńszym kartonie, to jest taki dosłownie jak papier karton gruby, nie taki kilkuwarstwowy, to one jednak dają radę. Była, jak widzicie, dziura. Tam było nasiono wrzucone, przysypane lekko ziemią. No i tutaj ten Bób wyszedł, ale wyszedł, zobaczcie, jak dużo, dużo później, więc dla Bobu to też nie za dobrze, bo Bób raczej lubi krótszy dzień i on już w ogóle jest bardzo późno na Bób, bo on już powinien być no, dużo, dużo większy, już powinien mieć na pewno jakieś owoce na sobie. No ale okej, czekamy. Jeśli chodzi o cebulę, dymkę natomiast, która jest tutaj, to ona była faktycznie tylko wsadzona w te dziurki, w kartonie wydziobane i ona sobie poradziła spokojnie z tym kartonem. Nadzorca jak zwykle po prostu wszędzie musi. Jak widzicie, tutaj nie przejmuje się trawą, chwastami, to co tam wyrasta i tym, że tutaj karton widać. No jest ogólnie tutaj niechlujnie i zagrządka właśnie taka niechlujna ma być. Ma sobie radzić trochę sama, w sensie no oczywiście, że o nią dbam, widzicie, linia kroplująca jest. Ale trochę jest taka właśnie na test, na ile trzeba się tak naprawdę do tego mocno przykładać, a na ile można to zrobić tak najprostszym sposobem. No summer, no na Bobie, tak bezpośrednio, no tak to jest jak się ma koty, ciężko, żeby nie miały przyjemności z siadania w różnych grządkach. Tyle a propos mszyc, biedronek i mrówek. Powodzenia.